Eksplozja na Krymie. Rosyjska agencja podaje, że wzrosła liczba rannych. Do wybuchu w rosyjskiej bazie doszło we wtorek około godziny 15:20 czasu lokalnego. Baza znajduje się na zachodnim wybrzeżu okupowanego przez Rosję od 2014 roku Krymu, w pobliżu jednego z kurortów wypoczynkowych. Według źródeł rosyjskich przyczyną eksplozji miało być naruszenie przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w wyniku którego doszło do wybuchu kilku magazynów z amunicją. Pytany, czy Ukraina bierze odpowiedzialność za zdarzenie, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Michał Podolak, odparł: oczywiście, że nie. Co my mamy z tym wspólnego? Komentarz generała Jarosława Kraszewskiego. Staramy się chyba wszyscy dowiedzieć jak najwięcej, a przede wszystkim jakiego środka użyli Ukraińcy, żeby razić cele wrażliwe na terenie Krymu. Z tego, co zdążyłem poczytać na różnych serwisach i portalach internetowych, dla mnie wychodzi, bo chyba wszyscy zapomnieliśmy, że Ukraińcy sobie zrobili, skonstruowali taki fajny system, który nazywa się Olcha, bądź też po ukraińsku Wilcha. I konstruktorem i wykonawcą tego projektu jest Łucz ukraiński. Jest to następca Smiercza, 300-milimetrowe rakiety osadzone na wyrzutni 12-prowadnicowej. I Ukraińcy przed wojną zakończyli testy z powodzeniem i wyrzutni, i systemu naprowadzania, i rakiet, bo do wyrzutni opracowano kilka rakiet w zależności od masy głowicy bojowej, która tam chyba w trzech czy w czterech wariantach jest. Głowica bojowa o masie 174 kg, jeżeli dobrze pamiętam, jest w stanie razić cele na odległości 200 km. Coraz częściej media donoszą o wybuchach w rosyjskich składach amunicji. Trudno nie przypuszczać, że nie są to przypadki. Rosja chyba już sama nie wie, jak wybrnąć z tej wojny, więc coraz częściej stosuje brutalność w stosunku do cywilów i szantaż, jak na przykład wysadzeniem zajętej przez nich elektrowni atomowej. Czy Putin to jeszcze prezydent, czy już terrorysta? Posłuchajmy ciekawych wypowiedzi polskich generałów. Wystrzelili już około 3000 pocisków, z tego 1000 precyzyjnych różnego rodzaju, więc strzelają, mówiąc, że strzelają do celów obiektów wojskowych, tam niby jakaś stacja kolejowa miała być, ale przecież to, co oni zrobili z tym centrum, to jest terroryzm państwowy. To jest uderzenie normalnie w cel cywilny, powierzchniowy, duży, powodując olbrzymie straty wśród ludności i wywołując chaos, jak również terror. Biorąc pod uwagę fakt, jakie straty do tej pory Rosjanie ponieśli, w jaki sposób oni zostają traktowani, już nie mówię o zabijaniu niewinnych ludzi, ale mówię również o tym, jak metody stalinowskie wywożenia ludzi, wywożenia dzieci w głąb terytorium Rosji, to jest tak oburzające, że do społeczeństwa to dociera. Nawet tego na wschodzie Ukrainy, które było jakoś w jakiś sposób przyjaźnie do Rosjan ustosunkowane, dzisiaj widząc te azjatyckie hordy, które nacierają bez żadnych moralnych skrupułów za przyzwoleniem swoich dowódców, w nich ten opór i ten gniew tężeje. Myślę, że niestety, ale tylko zna język siły. Otóż kiedy był premierem, to do władzy na Kremlu doprowadziła go druga wojna czeczeńska, w której wykazał się ogromną bezwzględnością. Musimy pamiętać, jak rozprawiał się z terrorystami. Biesłan, atak na Dubrowce. Otóż to, że pokonał terrorystów, to jest jedno, ale przy okazji zabił kilkuset zakładników, niewinne dzieci. Nie próbował negocjować. Teraz pewnie, tak jak doszedł do władzy dzięki wojnie w Czeczenii, to przez wojnę w Ukrainie chce tą władzę pewnie utrzymać, ponieważ spadały mu notowania w samej Rosji. No i chce pokazać, że jest właśnie tym silnym człowiekiem, który dyktuje warunki pokoju w Europie. I tego się można obawiać, ale doskonale o tym wiemy od lat i powinniśmy już przygotować jakieś warianty działania, a przede wszystkim być razem, spójni, konsekwentni w działaniu, bo w przeciwnym wypadku pójdzie dalej. Na Ukrainie z pewnością się nie zatrzyma, jeżeli pójdzie mu łatwo. Putin będzie realizował te swoje cele bez względu na to, co będą mówić jego doradcy czy społeczeństwo, bo tu też warto zwrócić na to uwagę, że on się nie liczy w ogóle z opinią publiczną. On po prostu jest oderwany od rzeczywistości, żyje
jakimiś wrzonkami, czy właściwie tą epoką dawno minioną, no myślę, że powinno dojść do władzy, do zmiany władzy na Kremlu, no ponieważ tego typu ludzie są bardzo niebezpieczni dla pokoju światowego. Myślę, że to jest przemyślana taktyka. Oczywiście to jest drańska taktyka, bandycka taktyka, ale to jest przemyślana taktyka. To nie jest tak, że ta broń rosyjska nie jest aż tak celna. No bo przecież jeżeli by mieli namiary na te punkty wojskowe, czyli zgrupowania wojsk ukraińskich, ich systemy dowodzenia, systemy łączności czy ośrodki szkolenia, no to ta broń, którą posiadają Rosjanie w swoim arsenale, powinna dosięgnąć tych Ukraińców. Ale nie mają takiego dobrze rozbudowanego wywiadu, tak jak Ukraińcy. Ukraińcom pomagają, no tutaj żadna tajemnica, pomagają Amerykanie. Brytyjczycy wykorzystując satelity i cały czas Ukraińcy na bieżąco w czasie zero-jedynkowym dostają informacje. Dlatego ten ogień tej artylerii jest tak precyzyjny, taki punktowy. Natomiast Rosjanie dlaczego walą, jak to pani była uprzejma powiedzieć, po budynkach cywilnych, po obiektach użyteczności publicznej? Dlatego, że to powoduje spadek morale społeczności, społeczeństwa ukraińskiego. A jak spada morale, no to jest taki opór. Na Ukraińców mam wrażenie, że to działa dokładnie odwrotnie. Dokładnie tak, ta nienawiść, która jest ta... Co jest najgorszym, nawet psychologowie mówią o tym, że najgorszym stanem u człowieka nie jest samotność, ale bezsilność. I Rosjanie idą właśnie w tym kierunku, żeby tak właśnie w jakiś sposób ubezwłasnowolnić Ukraińców, dać im poczucie takiego permanentnego zagrożenia. Że nic nie możecie, że tak, nic nie że proszę bardzo, w każdej chwili możecie być zaatakowani. I to jest taka bandycka, ale przemyślana taktyka Rosjan, idąca na wyniszczenie, na zastraszenie społeczeństwa po to, żeby społeczeństwo odwróciło się od Załęckiego. No wszystko to, co robi Rosja, jest oznaką słabości. To przecież ta niezwyciężona armia miała w ciągu 2-3 dni opanować Kijów, niektórzy mówili, że nawet godzin, w ciągu tygodnia całą Ukrainę, a w tej chwili okazuje się, że ona potrafi tylko mordować ludzi, bo to, co się dzieje, te bomby paliwowo-powietrzne, czy jakieś potężne bomby uderzające w obiekty mieszkalne, miny, czy bomby kasetowe, uderzenie artylerią nieprecyzyjną na cele powierzchniowe, tym czy gradem chociażby, no to wszystko jest oznaka słabości, bo w tej chwili widać, że strategia się zmieniła, rajd szybki się nie udał. Okupacja też jest pod znakiem zapytania, ponieważ nawet w tych miastach, w których są wojska rosyjskie, to ludzie wychodzą z gołymi rękami wręcz i protestują przeciwko tej agresji. Stąd też obawiam się, to jest przerażające, że Putin zdecydował się na spalenie Ukrainy, na zastraszenie, bombardowanie i skoro ja tego nie mogę mieć, to zniszczę tą ziemię i zrobię tam takie warunki, że po prostu będziecie musieli wszyscy z tej Ukrainy uciekać. Rosjanie nie biorą jeńców, Rosjanie nie przestrzegają prawa wojennego i ja wtedy, pamiętam, pan mówiłem, co ich czeka. Tylko to, co się stało w Awdijewce, potwierdza to, co wtedy prognozowałem, wróżyłem źle, ale nie sposób inaczej wróżyć, znając Rosjan, którzy w 1919-20 roku naszych jeńców w okrutny sposób mordowali, którzy zamordowali naszych oficerów w Katyniu i którzy zamordowali żołnierzy pułku Azow w Awdijewce.